Wiosna, wszystko budzi się do życia. Oczywiście chcemy wyjść na spacer, ale marzec, kwiecień, maj, płatają nam figle. Co ubrać noworodka? Oto nasza propozycja. Body, na to spodnie na szelkach lub takie półśpiochy i sweterek wygodnie zapinany z boku. A co na wierzch? Oczywiście kombinezony. Marzec jest jeszcze takim chłodniejszym miesiącem, więc wybierzmy taki jeszcze grubszy, ocieplany. Mamy tu takiego super misia. Fajna opcja, zakładki na rączki, rozsuwane na całej długości. Lub tak, taki, rozsuwany z dwóch stron. Kwiecień, taki włóczkowy, świetnie się sprawdzi. Lub taki misiowy, milutki. Bardzo dobrze, aby kombinezony miały kapturki, które ochronią przed wiatrem. No i maj, już taki trochę cieńszy, rozpinany, wygodny. Oczywiście musimy pamiętać jeszcze o czapce, gdy temperatura nie przekracza 15 stopni, jest ona konieczna. Super sprawdzi się taka dresowa. Kiedy temperatura w maju czasem przekracza ponad 15 stopni, nie jest ona wymagana, ale często mamy jeszcze nadal zakładają, więc posiłkujmy się tu taką leciutką bawełnianą. No i oczywiście niezastąpiony kocyk. I możemy ruszać.